Cześć wszystkim! Znowu Pion 7, dalszy ciąg Tyranii. Dobra, nie znalazłem tutaj żadnego przejścia dalej, więc po prostu wróciłem się do początku mapy. No i chyba stąd możemy się dostać do Szarej Wartowni. Zajmie nam to 9 godzin, więc ruszajmy w drogę. Przecież przedmiot jest teraz zwykły, więc nie wierzę. Okej, to jest dobra wiadomość. Mówi nam, że powinienem częściej używać takich przedmiotów, skoro nie kosztują akcji żadnej. Okej, harcownik. Jak widzisz, Szara Wartownia jest zamknięta dla takich jak my. W przeciwnym razie skryłbym się tam przed burzą. Zwiadowca zgarodzony musi mnie przełamać, co mnie w twoje imię. Po chwili jednak szeroko otwiera oczy. Ach, stanowiciel Tunona! Komendant Osimos uprzedził mnie, że będę miał towarzystwo, ale nie spodziewałem się dygnitarza. Nasz oddział znajduje się na wschód stąd. Zbiera siły przed szturmem na Szarą Wartownię. Chodźcie ze mną. Jesteście największą kamienną tarczą, jaką w życiu widziałem. Jak wam się uda biec w takiej zbroi? Z trudem, ale muszę się ruszać, by do reszty nie zerdzewieć. Muszę udać... Moje uda są już wielkości młodych prosiąt. Zwiadowca otrząsa się zamyślenia i ponownie wraca do ciebie. Na czym polega twoje zadanie? Robimy to, co Legion Hegemona robi najlepiej. Szturmujemy fort, a każdego, kto się nie podda, czeka miecz. Nasz komendant nie lubi przesadnie komplikować rozkazów. Osimo wspomniał o jeńcu z północy przetrzymywanym w Szarej Wartowni, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Moim zadaniem jest zwiad, a nie odbijanie jeńców. Opowiedz mi o Osimosie. Walczy w krzepie od samego początku kampanii, więc zna ten kraj jak wnętrze własnego hełmu. Zasługuje na cholerny szacunek, zwłaszcza gdy się spojrzy na ten bajzel po edykcie. Podążyłbym za nim wszędzie, nawet w okoburzy, jak się okazuje. Powiedz mi o Szarej Wartowni. Przez całą wojnę niezłomnie opierali się w tym forcie siłą hegemona. To miejsce nie robi wielkiego wrażenia, ale obrońcy są zaprawieni w bojach. Nawet ta wojnica nie skruszyła ich determinacji. Więc powiedziałby komendant, że Południowcy są głupi, żeby otrzeć sobie oczy z piachu, ale niesłomnie wykorzystują burzę przeciwko nam i cóż, należy im się szacunek. Dobra, w drogę. Ja już myślałem, że sami będziemy musieli szturmować tą twierdzę. Zresztą w tej armii tak zawsze wszystko sami robili, więc nie zrobiło mi to już różnicy. Dowódca wskarconych ma szerokie bary i zbroję postawę człowieka, który dużo widział i dużo wie. Osimos, 38 Legion. Witamy cię z radością. Nawet tak blisko żelaznego domostwa przyda nam się każda pomoc. Widzę, że wciąż jesteś uwięziony. Jak sobie radzisz, żołnierzu? Do tego żelaznego kubła trudno jest wcisnąć cokolwiek do jedzenia. W ciągu ostatniego roku przybyło mi kilkaset funtów żelaza i mięśni, a do tego cuchnę jak otwarty grób w letnim słońcu. Ale przynajmniej póki co stoję na dwóch nogach. Kiwa z głową Osimosowi. Jak zapewne zauważyłeś, ten fort to twardy orzek do zgryzienia. Niezłomni nie palą się do kapitulacji, a nasze szturmy nie przyniosły jak dotąd efektu. W środku uwięziony jest jeden z naszych, Kallias. I zrobimy wszystko, żeby go odbić. Czego szukasz w Szarej Wartowni? Spodziewam się, że przybyłeś, żeby wspomóc nas w walce, ale z agentami Tunona nigdy niczego nie można być pewnym. Okej? Tak. Tak z pszczołami. Jestem tu, by wesprzeć wskazanych raz na zawsze skończyć z niezłomnymi. Albo nie. Aż chcę, żebym zakończył edykt burz i odzyskał jego córkę. Oto cel wart pieśni wygląda na to, że dostał ci się najlepszy kawałek tej wojny. Musi być w tobie coś wyjątkowego. Generał nie obdarza zaufaniem byle kogo. Moi ludzie szturmowali ten fort dniami i nocami, ale nawet wzgardzeni czasem muszą odpocząć. Obawiam się, że jesteśmy wyłączeni z walk, dopóki Egidasza nie pozamyka naszych ran i nie tchnie w nas nowych sił. Ty natomiast wyglądasz na wypoczętego. Może że chciałbyś pomóc nam odbić Kalliasa, a przy okazji narobić trochę bałaganu wśród niezłomnych, żeby ułatwić nam zadanie? Nie potrzebuję twojej pomocy, sam zdobędę ten fort. Dołączę do was.
Zmieciemy niezłomnych z powierzchni ziemi. Twoje zadanie jest mało ekscytujące. Masz przedostać się do fortu pod osłoną nocy i odbić więźnia. Nikt nie może cię zobaczyć. Jeśli ich zaalarmujesz, będziesz musiał radzić sobie sam. Kalias to dobry żołnierz. Stanowczo zbyt długo tkwi już w łapach niezłomnych. Możesz pomyśleć, że to tylko jeden żołnierz z kamiennych tarcz, ale aż wysoko ceni sobie swoich ludzi, więc odbicie tego człowieka jest równie istotne jak zabicie samej szarej warowni. W palisadzie jest kilka szczelin, przez które możesz się prześliznąć. Po uwolnieniu Kaliasa otworzysz od środka główną bramę. Uderzymy na fort i raz, dwa uwiniemy się z żołnierzami Agathona. Możemy zaczynać? Dowiedziałem się, że córka Asza znalazła się w pobliżu kamiennej strażnicy. Czy Kalias może wiedzieć coś o jej zniknięciu? Skoro poczyniłeś już takie postępy w poszukiwaniu Amelii, to znaczy, że Asz zaufał właściwemu człowiekowi. Natomiast co do Kaliasa, jeśli niezłomni cały czas utrzymują go przy życiu, to znaczy, że coś wie. Od dawna nie pozwalałem sobie na taki optymizm. Jeżeli Kalias był w oddziale z córką Asza, to znaczy, że mamy szansę wyrwać ją z łap społuniowców. A kim co ten szara wartownia tak długo opiera się twoim żołnierzom? Bardzo nie lubię krytykować wielkiego generała, ani jego rozkazów, ale mamy zbyt wiele zadań i zbyt mało ludzi. Nie możemy liczyć na zaopatrzenie, dopóki nie zdobędziemy tego fortu, a niezłomni przygotowali się na długie oblężenie. W czasie podboju obrońcy krzepy padali pod naszym naporem jak źdźbła suchej trawy, ale ci niezłomni znacznie różnią się od swoich rodaków. Przegrana wojna nie jest ich... Nie tylko ich nie złamała, ale wręcz dodała ducha do walki. Nie chcę przez to powiedzieć, że ich nie docenimy, jednakże... Co wiesz o niezłomnych? To zgraja terasowców, którym roi się honor. Jestem pewny, że marzy im się dorównanie walecznością i słabo wzgardzonym. Niestety najlepsze, co ich czeka, to śmierć z naszej ręki lub kapitulacja i zesłanie na ciężkie roboty. Przewodzi im ktoś imieniem Matias, nędznie urodzony oficer z krzepy, któremu udało się odnieść niejakie sukcesy. Zaskakujące jest to, że niezłomni nie poczuwają się do żadnej lojalności wobec dawnej władzy, dziedzicznych władców nazywanych regenatami. Przy takich podziałach we własnych szeregach nie mają szans na zwycięstwo. Co się stało z Amelią w czasie wojny? Sam chciałbym wiedzieć, jeżeli to co mówisz jest prawdą, a nie mam powodu by ci nie wierzyć, to Kalias powinien wiedzieć coś więcej o jej losie. Wysłaliśmy żołnierzy na pomoc jej oddziałowi, ale musieliśmy się wycofać, gdy uderzył edykt burz. W tej chwili poruszanie się po tych ziemiach przypomina błądzenie po omacku. Jestem pewien, że Asz zamartwia się o bezpieczeństwo swojej córki. Też mnie to martwi, a pytanie o to, co się z nią stało, dręczy mnie już, kiedy wyruszyliśmy na pomoc jej oddziałowi i wciąż mnie dręczy. Kyros ogłosił edykt, mimo że córka Asza zaginęła? Z całym szacunkiem, córka Asza znaczy dla Hegemona mniej niż wyszczerbiony puchar. Kyros jest ponad tak przyziemnymi sprawami i w żadnym razie nie zmieniłby swoich planów ze względu na tę dziewczynę, nie mówiąc już o tobie czy o mnie. Poza tym wielki generał zdawał sobie sprawę z ryzyka, gdy posyłał córkę na bitwę. Nie pozwoliłby sobie na to, żeby podejmować decyzję, kierując się osobistymi odczuciami. Okej, jestem gotowy. Szara warta jest już nasza. Rwiesz się do działania, co? Doskonale. Ruszaj, gdy tylko zapadnie zmrok. Bądź ostrożny i od razu idź po Kaliasa. Będziemy czekać, aż otworzysz nam główną bramę, ale do tego czasu jesteś zdany na siebie. Udany chłopów. Jestem zdany na siebie, jak zwykle. Okej. Proces archontów. Siłą zgarconych brakowało kompetencji lub liczebności, by zdobyć szarą wartownię, co dowodzi, że aż nierozsądnie kieruje wojskiem na własnym terytorium. Okej. No can do. Się przekraść do tej wartowni. Ciekawe, czy rzeczywiście będziemy mogli się przekraść, czy to przekradanie będzie wyglądało tak, że zaraz ktoś nas zauważy i nie będziemy mieli szansy na żadne przekradanie. Spotted something. Okej. Niewiele by mnie to martwiło. Okej, ścieżka róż. Dobra, weźmy wszystko. No can do. Jakby co, wrócę tutaj po ten zestaw obozowy. Dobra, mamy akurat noc, więc możemy spróbować się przekraść. Wiecie co, obejdę najpierw obóz dookoła i poszukam jakichś ciekawych rzeczy.
Może coś znajdziemy. Rzeczywiście jest parę wyrw. Jak widocznie nimi się możemy dostać do środka. Zaraz tu zbadamy. Okej, tylko najpierw względne oględziny. Okej, co mapa mówi? I to jest jakiś symbol, ale nie jest wskazane co. Okej, spróbuję może z tamtej strony wejść. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, nie było nic ciekawego. Okej, tutaj widzę od razu już ktoś jest. Szczęście nie rzucają się na nas, kiedy jesteśmy po drugiej stronie. No dobra, no to do skradania. Zburz ścianę, użyj siły, by przewrócić ścianę. O, to było proste. No i dobra, udawajmy, że się skradamy. Jakkolwiek miałoby się to nie skończyć. Okej, jest jakiś pancerz, ciężki pancerz skórzany. Okej, tu jakiś gość wychodzi na... Sorry, I can't. Beastwoman cannot do as elf. For once. Przechadzkę. Jest kapitan. Okay. Czekam, aż on się schowa i spróbuję się tutaj przekraść. Zobaczę, co uda mi się tutaj wskórać. Okej. Delora. Can't do that. Okej, tutaj jeden gość mnie zaczynał zauważać. Niewiele tutaj chyba od tej strony wskóram. Nie widzę, żeby mógł się gdzieś tutaj dostać. Tutaj jeden gość pilnuje, który mnie od razu zauważy. Tutaj jest ten kapitan. Może wyjdźmy. Spróbujmy innego wejścia. Jest jakieś tylnie wyjście, że nim się uda nam dostać do... tak, do więzienia. Okej, nie udało się. Mogłem z nimi walczyć. Z tych tylko piątka. Ale generalnie interesuje mnie opcja z brakiem zabijania wszystkich. Więc spróbujmy to zrobić. Jeżeli będziemy chcieli ich pozabijać, to jest bardzo dobre miejsce wejścia, ponieważ mamy tam dobrą obronną pozycję. Okej, to może wygląda na właściwsze wejście. Wejść do fortu przez otwór w ogrodzeniu. Okej. Okej, tu jest Kalias. Okej, ciekawe, czy to zaalarmuje cały obóz. Może nie. Ciekawe, czy tędy moglibyśmy wejść. Zobaczymy po walce, ewentualnie wczytam. Dobra. Wymaga skradania się. Dobra, tak. Tutaj nie możemy się skradać. Okej. Nawiązałeś zwarcie. To jest oszołomienie? Tak, no to ty rzuć na nią oszołomienie. Możesz wspomóc ją.
Dobra. Zabija w cieniu, użył swojej rzeczy, teraz atakuj. Okej, ładnie, ogłuszenie. Więc możesz kulę ognia im zasadzić. Tak chyba nawet nie będziemy potrzebowali. Możemy od razu im rzucić to oszołomienie. Okej. Ładnie. Teraz rzucimy na... Zmniejszmy jej uniki. Okej, Lantry rzucił swoje zaklęcie. Możesz pochwalić teraz tego gościa. On już stał. Okej, ładnie, petryfikacja. Lantry rzucił również swoją rzecz. Strożny kolec. Okej, zacznij... Okej, awans, poziom fajny. Z przywalnym magicznym uderzeniem. Okej, Lantry też już może coś rzucić. Niech po prostu strzela. Okej. My ją możemy przewrócić, teraz zobaczymy. Okej, ładnie, chyba się udało. Okej, jeszcze właśnie kolec. Zbicie. Ładnie. Dobra. Let's be off. Time to lighten my step. Wygląda to, że nie dało się dostać tutaj krótszą drogą. Więc chyba to była najlepsza opcja, jeżeli chcieliśmy uniknąć w miarę zabijania. Dobra, Kalias, kamienna tarcza. Jeżeli przychodzisz, żeby mnie zabić, to miejmy już to za sobą. Wstawaj, żołnierzu, jestem wysłannikiem Zgardzonych. Nie dam się nabrać na sztuczki niezłomnych. Udawany ratunek to za mało, żeby mnie skłonić do mówienia. Starczy zajadle i... Warczy zajadle i kłapie zębami. O co jej chodzi? Biedaczysko po stradę zmysłu, tortur i uwięzienia. Widywałem to już wcześniej, ale nigdy u syna północy. Grobowy aż nas chroni. Okej. Okay. Cokolwiek bym nie zrobił, zabija w cieniu... Zyskuje wrogość. Chyba będę musiał wywalić z drużyny niedługo. Dobra. Grobowy aż nas chroni. Straciłem już nadzieję, że ktokolwiek po mnie przyjdzie. Fort wciąż jest pod kontrolą niezłomnych, a ja nie nadaję się do walki. Zakładam, że za murami jest więcej naszych żołnierzy. Jeśli otworzysz bramę od środka i wpuścisz posiłki, będziemy mieli szansę wyjść z tego cało. Dobrze więc, otworzę bramę. Postaraj się przeżyć. Prawie nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem coś oprócz tych przeklętych murów i wolałbym teraz nie stracić okazji. Okej. Okay. Mamy też cały obóz zaznaczony. Wygląda na to, że jak zabijemy tego gościa tutaj, przemkniemy się tędy, to najmniejszym rozrubą. Mniejszą rozrubą uda nam się dojść do przodu. I ten gość nas nie widzi. Za bardzo skupia się na treningu. Nie, jednak nas widzi. Dobra, nieważne. Po prostu skaczmy i zabijmy go. Ciekawe, czy zdążymy. No fajnie, zdążyliśmy. Chociaż raz udało nam się użyć tego. Dobra, Lantry niech go ogłuszy. Ja go spetryfikuję. Okej. Przestań się składać. Kąd do dzieła. Dobra. Nie, stoszalniony, możemy go teraz składać. Muszę wrócić. No może nie. Dobra. Walniemy mu ogień. Pioruna. I spoko. Dobra.
Levelujemy kontrolę kamienia. A właśnie, może awansujmy o poziom. Kontrola życia mi wzrosła, chociaż nie mam w ogóle sigilu jeszcze życia. Że w takim razie... że zmienię broń. A ten... ta klaskę północnego mrozu, żeby rosła mi zdolność czegoś, co mogę używać. Kontrola zimna, kontrola kamienia. Kontrola piorunów mam bardzo mało. Więc może w sumie powinienem przestać jej używać. Czegoś fajnego użyć. Gdzie jest kontrola kamienia? Też niezbyt dobrze. Okej, okay, dobrze. Jeden punkt na stanowczość do 20. To może teraz zwiększymy zmyślność, tak na zmianę. Dobra. Kolejna zdolność. Możemy teraz te zdolności brać. Mistrzostwo magiczne laski. Zwiększa obrażenia zadawane magicznymi laskami. Możliwe wielokrotne trafienie podstawowym atakiem. 3% szansy na uderzenie 2 razy atakiem. 2% szansy na uderzenie 3 razy atakiem. Obrażenia plus 5% magiczne laski. Ech. Tak większość czasu czaruje. Spowoduje krótkotrwałe osłabienie celu przy ataku z ukrycia. Wróg przeciwko osłabienie przez 38 sekund. Przy trafieniu wrog... ne. Tutaj mam jeszcze jakieś rzeczy? Mogę od razu z tego poziomu brać. Kierunkowana siła. Stożek magii wymaga 4 punktu. Zamienia stożek magii. Zobacz, co my tutaj mamy? Przyznaję dodatkowe pola zaklęć oraz tutaj dałoby nam dodatkowe 4. Okej, okay, to również jest fajne, więc to sobie chyba weźmiemy. Tutaj fizyczną ochronę do tarczy energetycznej i pancerz plus 4. Okej, okay. Tutaj dajemy nam odbicie wrogich zaklęć ku przeciwnikowi 50%. Okej, okay, więc w pewnym momencie ta tarcza energetyczna staje się przydatna. Pewnie też ją w pewnym momencie. Wezmę. Okej. Okay. Tutaj chyba nowe jakieś rzeczy blokujemy. Dodaję dodatkowo w broniu obrażenia od zimna, od ognia, od elektryczności. Ciekawe. Chaotyczny wybuch. Wymituje wokół siebie falę energii. Plus 6% szansy. 10% szansy na 2 razy uderzenie. Ech. Okej, okay, ten chaotyczny wybuch brzmi fajnie. Może weźmy najpierw tą kierunkowaną siłę. Skieruj falę energii z magicznej laski, powodując obrażenie u wszystkich przeciwników w stożkowym obszarze i wysysając zdrowie ze zmur. Wysysa zdrowie ze zmory. Odzyskiwanie gotowości. Okej, okay, skoro i tak już mamy ten stożek magii, to możemy go ulepszyć. 7 razy 0,8 broń. Więc to zwiększa obrażenia. Tak, teraz będzie razy 1,2 broń. Więc dużo zwiększy. Promień 8 metrów. To i tak to się nie zmienia. Dobra, więc weźmy to ulepszenie. Powoli może też zacznę tarczę energetyczną ulepszać. Dobra. Okej, okay, zapisz zmiany. Co tu się zmieniło? Daj się do wioski KDO i zajmij się sapiącym Nefisa, zanim ucieknie. Okej, okay. A właśnie, to jest misja poboczna, o której zapomniałem. Gdzie jest ta wioska KDO w ogóle? Okej, okay, tam. Dobra. Myślę, że jak się zajmiemy tutaj sprawami, to możemy tam również... Let's be off. Zająć się tym. Okej, okay, tu jest jakiś hełm, ciężki hełm spiżowy z grzebieniem. Mamy jakieś rzeczy. Dobra, to idziemy do przodu. Jest tylko jeden gość. Jest to jeszcze Delora, która pewnie się na nas rzuci. Dobra, to od razu rzucę się na nią. Reszta podejdzie tutaj. No dobra, i do boju.
Heads up, we have... Okej. Że Baryk niech tutaj poczeka na nią. O, sporo ich tu idzie. No, on jest powalony. Ale zaraz stanie. Użyjmy tarczy. Koleczająca kosa. Dobra. Dobra, oni się skupili na niej chyba. Więc będę mógł tego użyć za chwilę. Ty to rzucaj dalej. Dobra, czym chcesz się zająć najpierw? Że wspomogę zająć. Okej, Lantry rzucił to. Może teraz też ją niech wspomoże. Okej. Teraz się zajmiemy tą gościową. Najpierw piorun. Pozwolenie. Okej, ładnie. Lantry już się rzucił. Dotyk tytana. Miałem rzucić to na nią. Dobra. To nie sięgnie jej. Ale mogę spróbować ją powalić. To ułatwi Barikowi sprawę. Przestać się skradać. Okej. Okay. Rzuciłeś to. Już na nią rzucić mroźny kolec. Dobra, ładnie. Kierunkowana siła. Wszystkich trzech złapie. Okej. Już się zajęłaś nim, więc może zrzucić się na tego szczelnika. Okej. Rzućmy tą tarczę na Barika. Chyba na razie... Ładnie. Zajmiemy się nią. Możesz uzdrowić trochę Barika. No właśnie, ty... Dobra, jesteś już zwarty, to czekaj, dobij go szybko i potem rzucimy. A potem rzucimy na nich ten krzyk. Dobra, spróbujmy ją jeszcze raz powalić. Okej, możemy tego gościa dobić. Ładnie. Dobra, to że petryfikacja na nią pomoże coś. Okej. Tutaj możemy ich przestraszyć. Ładnie. Może dokończmy na nią. Ją, znaczy. Okej. Tak zaatakujemy. Przyspiesz. Możemy tego użyć. Okej. Może zamiast tego muszę ją... Okej. Dobra. Strasza Barika rzucić moc. Ładnie, ogłuszenie. To już dużo nie zajmie. Okej. Barika gości. Ładnie. Dobra, weźmy ją. Co wy na to powiecie? Okej, pojedz oszołomienie, dobra. Okej, dobra, już tylko ten gość został. To już nie tak trwa długo. Ładnie na koniec. Nad nie musiałem. Dobra.
A, nic ciekawego nie mieli. Bierzemy wszystko. Okej, co my tu mamy? Oszczep podniemnych ostrzy. Broń miotająca, solidna. Mech. Dobra. Możemy otworzyć bramy. Pozwolić zgardzonym. Zająć się resztą. Szlaki zaopatrzeniowe naniesione na tę mapę wiją się... Ta, bla bla bla. Dobra, chodźmy za nimi. Pilnujmy, żeby nie pozabijali się. Okej, zapiszę grę. Ta, już nam zabierają ekspert. Dobra, zobaczmy, czy ona będzie mogła będzie w stanie doskoczyć do nich. Okej, to mi się jeszcze nie zregenerowało. Okej, dobra, zacznijmy od ładnej, soczystej, mistej kuli. Czyli nie będzie w stanie doskoczyć, szkoda. Dobra. Spróbujmy tego jeszcze zamrozić w takim razie. I im tutaj przywalimy naładowanym ciosem. Ty przestań biegać. Rzuć się na kogoś. Duża i ma trudności ze znalezieniem ścieżki. Puśćcie ją. Okej. Dobra. Teraz też tracz niech użyje tego. Dobra. Ty, lantry, co możesz zrobić? Po kolei wszystko używaj. Dobra. Okej, ludowy pocisk. Przewrócić. Kurwa, nieźle ona sobie daje radę. Całkiem szybko chyba rozwala ludzi, więc... chyba troszkę lepiej sobie daje radę niż zwrotka. Okej, dobra. Jeszcze tylko ten gościu. Przywalmy mu naładowanym pociskiem i... Dobra. Barik, barik, dobra, rusza się tu szybko. Dobra, poczekajmy, aż oni się jakoś ustawią. Że na razie tutaj spróbujmy coś zrobić. Okej, lantry. Dobra, rzucę już większe odnowienie. Dobra, teraz ładna ognista kula tutaj. Poślemy mu im też może jakiś groźny pocisk. Dobra. Okej, już ona użyła przestraszenia, fajnie. Dobra. Co my możemy zrobić teraz? Dosyć szybko teraz chyba zaczną padać. Może użyję przestraszenia? Może nie. Już tutaj cooldown jeden mi weszł, nie wiem czy to było zamierzone, czy nie. Okej. Okej, zabija w cieniu sporo obrywa, to może rzucę na nią tarczę. Okej. Ty możesz też ją podleczyć. Dobra, Janusz już rzucił swoją rzecz. Teraz tak jak mówię, komunikacja. Okej, lantry też już rzucił. To niech pomoże w zadawaniu obrażeń, dobra. Ładowany cios. Dobra, i po kolei jedziemy z wszystkimi zaklęciami. Okej. Idzie ładnie.
pomocą wzgardzonych nie mamy tutaj większych problemów. Okej. Ładnie, ładnie. Dobra. To się na to zajmijmy. Okej. Jej. O, ciekawe. No i ładnie. Dobra robota, stanowicielu. Porozmawiajmy z Kaliasem. Let's be off. Dobra, mieliśmy się zastanowić nad tym, żeby ich nie zabijać, ale jak widać, jak wyszło w praniu, chyba się za bardzo tego nie dało zrobić. Okej, spróbujmy tutaj przeskoczyć, bo to chyba da nam dodatkowe doświadczenie. No can do. Wejdźmy z powrotem. Okej, nie wiem, czy dało, czy nie. Dobra, Marik awansował, ale jego awansem zajmiemy się w następnym odcinku. Porozmawiamy również z Kaliasem. No i zobaczymy, co tu jeszcze znajdziemy ciekawego w tym facie. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!